nadejdzie czas, że zdejmiemy maski i każdy się dowie czegoś o sobie. W tym roku mamy rok ekologiczny i w tym roku zrobiliśmy wszystko to, co mamy najpiękniejsze. Zaczęliśmy od tego, że macie piękny mural zielony, ekologiczny, który zrobił Cuchin z Koszalina. I włącznie z tym, że można było dzisiaj zrobić warsztat dla dzieciaków z farby fluorescencyjnej, każdy mógł sobie zrobić tatuaż świecący w nocy, ale to nie wszystko, bo oczywiście mamy zieloną ścianę, którą po festiwalu każdy będzie mógł sobie wziąć tą małą szczepkę do domu, zabrać, żeby kawałek festiwalu został u niego. Mamy oczywiście plecenie wianków, coś, co jest nieodłącznie związane z festiwalem. Ale coś, co jest największą atrakcją, symbolem Szczecina i Pomorza Zachodniego, to są dźwigozaury, które zapraszamy. To jest piękna historia. Pięknie można zrobić sobie zdjęcie na Facebooka i Instagrama i oczywiście można ohashtagować Pomorzem Zachodnim, do czego już dzisiaj zapraszam. Ja chciałbym zaprosić jednocześnie wszystkich na naszą strefę, strefę Pomorza Zachodniego, do tego, żeby miło tutaj spędzić czas, zrobić sobie fajne zdjęcia, zarówno na muralu, który jeden z najlepszych twórców murali w Polsce przed chwilą skończył malować, na ławeczkę z naszymi dźwigozaurami, gdzie można zrobić również fantastyczne pamiątkowe zdjęcie. Z dzieciakami zapraszamy do naszej strefy gier i zabaw i malunków. Zapraszamy wszystkich, bo zaręczam, że każdy znajdzie coś tutaj dla siebie.